Moi kochani, jestem świadomy tego, że ten odcinek nie zrobi zbyt wielu wyświetleń, ale totalnie mnie to nie obchodzi, bo dzisiaj robimy coś dobrego. Zobaczcie, ja przygotowałem ponad 10 tysięcy sztuk masek dla domu dziecka. Wszystko jest zapakowane ładnie w kartony, to też zabieramy, nic tutaj nie zostanie. Zaraz z Kamilem, moim fotografem, tam w opisie go macie, lecimy zapakować do Typera i zmierzamy na parking, gdzie spotkamy się z takimi ludźmi, którzy mają jak Nissan Gt-R'a, Brabusa, Porsche Taycana, S5, A45 AMG, mnóstwo samochodów. Uwierz, wymienię tylko kilka. Ponieważ będziemy przewozić dziaki, przewozimy prezenty, każdy też z nas uczestników, słuchajcie, ja mam ciary, żeby to było uczciwe, ja mam ciarki, dosłownie jak o tym myślę. Każdy z uczestników, który chciał, po prostu ja potrzebowałem samochodów, pozgłaszali się do mnie ludzie, chcą przyjechać. I wiecie co zrobili? Sami z siebie nakupowali mnóstwo prezentów, nawet nie wiem co kupili. Dzisiaj wam to oczywiście wszystko pokażę. Więc my zabieramy maseczki i lecimy z tym do Typera. Potem lecimy na parking M1, tam się spotykamy i lecimy do domu dziecka. I słuchajcie, w ostatnim odcinku był konkurs na Drecha. Niestety zwycięzca się nie odezwał, więc stwierdziłem, że wykorzystam to w taki fajny sposób, bo dzieciaki na pewno będą oglądały ten film, więc możesz się postarać. Jeśli chcesz wygrać tego drecha, którego jeszcze nie ma w sklepie, jeszcze trochę trzeba będzie poczekać na te drechy, nie? To są walentynki, nie? Czyli tam, wiadomo, Światowy Dzień Miłości i tak dalej. A że miłość jest dla wszystkich, to złóżmy, kto złoży najfajniejsze życzenia dla dzieciaków. Dzieciaki będą czytały komentarze, jakieś fajne życzenia dla dzieciaków od was, od Watachy, od moich widzów wspaniałych. To mam nadzieję, że wygrasz i odbierzesz prezent, bo tam na ciebie czeka paczka, bo ostatnio ktoś wygrał i nie chciał. Znaczy nie, że nie chciał, tylko po prostu nie napisał na maila. Dobra, nie przedłużając, jedziemy zapakować te paczki i widzimy się na miejscu. Kurde, ale tego jest. Paka już ułożona, pierwszy transport. Naprawdę wygląda tutaj serio, solidnie. Zaniesiemy to we dwójkę, potem wrócimy po resztę rzeczy. Po resztę masek. Jeszcze maski są tam. I załadujemy to do samochodu, najpierw spróbujemy ten transport zabrać. Kurczę, myślę, że fajnie. Takie maski, oczywiście nasze maski. Mega sprawa. No to lecimy. Jesteśmy już w garażu, pakujemy maski do bagażnika. Uwaga, ogólnie się zmieszczą, więc damy radę. Jesteśmy klasycznie spóźnieni, słuchajcie, jesteśmy klasycznie spóźnieni, ponieważ trochę nam zajęło do transportowania tego wszystkiego tutaj, dlatego się mega śpieszymy. Ja tak jak mówiłem, od tej chwili mamy około 35 minut, żeby dotransportować się na parking, gdzie spotykamy się z innymi uczestnikami. W międzyczasie się stwierdziłem, że dam coś wyjątkowego dla dzieciaków, tam jest tak trzech moich mega wielkich fanów. Więc wybrałem czapki, które nosiłem, które były z Dubaju i tak dalej, i pierwszą czapkę. Pierwsza czapka Saszy. To jest kolekcjoner, rozumiesz? Gdzieś chciałem dać to na licytacji charytatywnej. Dam po prostu takiemu innemu, najmłodszemu tam chłopaczkowi jako gral. Naprawdę ta czapka sentymentalna dla mnie mega, bo od niej zaczynałem. Myślę, że to wrzucimy tak, bo się inaczej nam nie zmieści, albo może nie. Dobra, zobaczcie efekt końcowy, jak bagażnik będzie zapchany. Moi kochani, udało się nam. Jestem w szoku. Okazało się, że mamy jeszcze maski typu FFP2. Czyli bardzo rzadkie. Tak, udało się to zmieścić. Oczywiście maseczki dostaliśmy dzięki nasze maseczki Grupa.pl, firmie Europrofil, myślę, że wam znanej. Razem przekazujemy do domu dziecka wszystkie testy, wszystko poprawnie. No i przede wszystkim polski produkt, do naszych polskich dzieciaków. Więc wysyłamy, zmieściliśmy. W szoku jestem, co się zmieściło, Kamil, nie? No. Dobra, teraz uwaga, ostatnia próba. Proszę, proszę, bo zamykaliśmy 3 razy wcześniej. Błagam, 3, 2. O! Za pierwszym, dobra energia jest z nami. Dobra, my zapierniczamy, bo nie ma czasu. Po drodze wam poopowiadamy, chodźcie. Chodź, tam gody się dowiaduje. Moje byczki, krótkie formalności. Zanim tam pojedziemy, wszyscy z uczestników, którzy przyjeżdżają do domu dziecka, tak, dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Wiem, jak teraz rząd funkcjonuje, rząd zamknął te dzieciaki. Nie pozwoli na ferie im wyjechać, one z domu dziecka wychodzić nie mogą, więc my nie chcemy tam jakichkolwiek złych rzeczy wprowadzić. Wszyscy będą ubrani w specjalne maski FFP2, których nie zdejmiemy nawet ani przez chwilę, będąc na ośrodku. Dlatego wypełnimy ankietę covidową z danymi w razie sytuacji, gdyby okazało się, że ktoś z nas był chory. Więc też nie martwimy się pod takim kątem, jeżeli chodzi o zgrupowania, bo robimy pełne zabezpieczenia i lepiej zabezpieczyć się nie da. Wygląda nam jeszcze rękawiczki i innego typu pierdoły, więc tak naprawdę dzieciaki ani my nie będziemy mieli żadnego większego kontaktu poza samą przejażdżką samochodem, gdzie tak jak mówię, każdy będzie ubrany i zabezpieczony. Ja to nadmieniam. I to najlepszymi maskami, chociaż
Nie jestem pewny, czy mamy FFP2 czy FFP3. Jeśli mamy FFP3, to mamy najrzadsze i najlepsze maski dla dzieciaków. A z tego co widziałem, mamy kilka pudełek tych masek, więc na pewno tych masek użyjemy, żeby każdy był zabezpieczony. I to tak naprawdę na serio, bo wiecie, że te maski są od nas, więc są dobre, bo nawet premier w nich chodzi. Nie żartuję. Dobra, a ten, w ogóle tutaj mamy gościnnie, jest z nami Aga. Kto wie, kim jest Aga, to ten wie, bo faluje Instagrama. Jak nie falujesz Instagrama, to nie wiesz. Dobra, jedziemy na M1. Siema. Więc tak, moi kochani, idziemy do domu dziecka. Musimy wpisać się na kartę covidową, czyli podać tam nasze podstawowe dane, które zostawimy w domu dziecka. Tam już kilka osób się wpisało. Wszyscy w domu dziecka musimy być w maskach, nie zdejmujemy ich. Dbamy o zdrowie dzieci, wiemy, jaka jest ta sytuacja. Mimo tego wszystkiego, że tak naprawdę dzieci przeszły pandemię, całą chorobę, no to my musimy zadbać o jak najmniejsze środki, żeby nikt nie przyczepił się naszego domu dziecka, więc wszystko zrobimy zgodnie z regulaminem naszej kochanej Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Też jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, Żaku jest osobą, która przekazuje jako z nas procent swojego podatku na ten dom dziecka. Wszystko będzie w opisie, jak to można zrobić. Zachęcamy innych, nie? Oczywiście. Fajne auto to robi. No a zaraz dowiemy się, co tutaj ludzie naszykowali, bo każdy z nas ma jakieś prezenty. Po kolei nasze samochody. Wyścigowa Honda. Wiem, że tego nie widać, ale ta Honda robi setę chyba w jakieś 3 sekundy. Nie żartuję. Mamy tutaj BMW M2 Competition z loteczką z tyłu i tak dalej. Tu mamy Volkswagena GTI Golfa. Tak, to Golf jest, nie Polo. Słuchajcie, właściciel mega sprawa. Wczoraj miał wypadek, ale dla dzieciaków postanowił, że i tak przyjedzie. Poskleja go ładnie, żeby na dzisiaj działał. Lecimy dalej. BMW 435i. Ładny. Rzeki będą zadowolone, bo w środku czerwona skóra. Bananowa. Tutaj jest Żaku, fajne auto. Emil Gazolinen. Czyli offroad dzisiejszego odcinka. Offroad dzisiejszego odcinka. No tutaj mamy Brabusa. To nie wiem, czy ja muszę mówić coś więcej, że mamy tutaj Fordora w Brabusie. No fajno jest, nie? Fajno, bardzo fajno. Ja tutaj ogólnie serdecznie pozdrawiam, bo tutaj są chłopaki, którzy jeszcze sami z siebie kupili jakieś prezenty. Potem wam je pokażemy. Chodźcie dalej. Rent Car For You z naszej wypożyczalni. Mamy A45 AMG. Jeździliście, był z tego odcinek, nazywał się Mała Zabawka, wcześniej inaczej się nazywał. Mega sprawa, wszystko chłopaki zrobiliście. Mamy jeszcze Panamery Turbo S-a. Też to się, no na grubo na maksa, lecimy dalej. No ja przyjechałem naszą Hondziwą. Też można ją poprzez nas, poprzez Rent Car For You wypożyczyć. Proszę bardzo, jest Hondziwa. Mamy Taycana, najbardziej wycilowanego Taycana w Polsce, Kiwka, Metekę. Herbalife. To nie chodzi o bakę, tylko herbatę, słuchaj byku. I mamy oczywiście Conrado, S-Line, Piątena, jest kozak. Uwaga, uwaga, patrzcie tam co się dzieje. Jedzie różowy Mercedes. Dawaj zooma na niego, łap go. Patrz co się dzieje. Wróć do mnie operator, wróć do mnie. Kolejna furmanka. Zobaczymy co się dojedzie. Ja oczywiście zbieram podpisy, wszystkie ważne sprawy związane z tajemnicą pandemią, tak? Żeby wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni, że komu nic się nie stało i że te dzieciaki są bezpieczne. Brabusik otwarty. Właściciel, zobaczcie, co na kupę dzieciaków. Mnóstwo rzeczy sportowych. GTR, tu, chodź! Chodź, no chodź! Ty, on chyba nie ogarnia. Ty, to nasz GTR czy inny, ty? To jakiś... A nie, to nasz GTR! Dobrze, to nasz GTR. Pomijając, bo jeszcze ma być GTR, no to widzicie GTR-a. Nakupował mega dużo ciuchy dla dzieciaków. Uwaga, tam stoi, patrz, to jest cichy bohater. Nikt o nic nie prosił. Każdy, ktokolwiek cokolwiek kupił dzisiaj, zrobił to na własną rękę. Cichy bohater. Serducho do niego. A teraz zamykamy, bo podjechał właśnie Nissan GTR Godzilla. Kolejna fura w dzisiejszym odcinku. Cześć, więc tak, jako nocne loty udało nam się zebrać no, dosyć dużo słodyczy, ponad tonę. Część z tego wygospodarowaliśmy razem z Emilem. Jedno auto, bagażnik zawalone, drugie auto, bagażnik zawalone. Jak podejdziesz jeszcze tutaj do Audi, tu mamy cały bagażnik zawalony i jak widzicie, czekolady, ciastka. W Panamerce też jeszcze mamy słodkie. W M2i, w Civicu, także no ze spokojem 200 kg słodyczy wieziemy dzisiaj. Za chwilę ruszamy maski na twarz i jedziemy do dzieciaków. A te słodycze to dzięki wam, słuchajcie. Jeszcze jedno. Immune booster. Żadnych narkołaków, same fajne rzeczy. Dla dzieciaków odpornościowe tutaj od no. Keep calm and take herbatę, tak? Dobra, moi kochani,
Ruszamy wyprawę. Jeszcze ostatni samochód wam pokażemy. Pokażemy wam gwóźdź programu. Samochód Ewki. Zobaczcie najśliczniejszego Mercedesa w Poznaniu. Wiadomo. Przyjechała nim Ewa. I Ewa przyniosła też gifty. Tak, ja mam zdrowe batony dla dzieciaków, no bo po co mają wcinać niezdrowe, skoro mogą zjeść zdrowe. Ewa bardzo lubi zdrowe rzeczy. Oczywiście. Dzieciaki, zobaczymy, czy zjecie. A teraz na szybkości pokażmy twoją furmanę, bo to zawsze. To nie poważne. Ja tutaj zbijam żubika i my teleportujemy się do samochodu. I ostatnia fureczka. Jaka dokładnie? BMW E65. I chłopaki wczoraj dzwonili do mnie o 22 albo 23 w nocy, ale wiecie, wybaczyłem im. Ponieważ z własnej kieszeni, sami z siebie nakupowali prezentów, są w bagażniku dla dzieciaków, słodyczy, napojów. Lizaków, jeszcze zapachów, wafelków, no. Wszystkiego jest, wiecie, jest mega. Dobra, ruszamy do domu dziecka. Jest to, co? No Jezu, nie marnujmy czasu, bo to każdy musi się zmieścić. Ile tu jest samochodów? Widzowie, nawet nie zdążyłem powiedzieć, że to jest samochodów. I ktoś tu pasów nie zapiął, a to Kamil, bo Kamil wam nagrywał teraz ten. Kamil nagrywał wam przybitkę, więc wybaczamy Kamilowi. Nawet nie wiem, ile jest samochodów, napiszcie mi w komentarzach, bo ja jeszcze nie ogarniam. Ja może ogarnę pod domem dziecka. Ja się tak jaram, słuchajcie, te emocje są takie, że po prostu mi serce tak bije ręce wszystkie w ogóle, żeby się udało. I jeszcze mój trener Bodzio z MMA mi się spóźnił. Gdzieś tu jest trójka, jedzie do mnie wyzywania, nie mogę go dorwać. Mam nadzieję, że zaraz będziemy się z nim mijać i będziemy się do tego godzić. No w końcu mając trzeba radę, nie? No nieładnie, nieładnie. Nissan GT-R tutaj przede mnie się wepchał, całą szybę mi obmarchał. Jestem pewny, że nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Zamiast jechać w peletonie, za chwilę pewnie zobaczymy lewa, hampel. No sprzęgła nie ma, więc będzie po prostu gaz, podłoga. Patrz, już głupawka. Już się odpala. Spoko, mi też się głupawka odpala. Ale coś mówię, że z GT-R-em zbytnio szans nie mam. Odcinek. Mam nadzieję, że podobało wam się, jak oglądaliśmy wszystkie samochody na szybkości, bo tu nie ma czasu na nagrywkę. Tutaj nie liczy się, jak ten film wygląda, tylko liczy się przekaz i po co to robimy. Tutaj uwaga, nocne loty przed nami prowadzą nas do miejsca docelowego. Ogólnie no, staramy się przestrzegać przepisów ruchu drogowego, ale mamy tu takiego prowokanta, pana Nissana GT-R-a. I jakoś tak wyszło, że mieliśmy być tam no maksymalnie 40-50, a my już praktycznie na miejsce dojechaliśmy. A jest 40, nie? Więc jesteśmy 10 minut przed czasem. To wiecie, jak to w trasy jestem zrobić 10 minut, nie? Staraliśmy się przepisowo. Widzimy się w domu dziecka, a ty w tym momencie pamiętaj o konkursie, żeby składać życzenia dzieciakom, tak? Bo można wygrać dresiwo, którego poprzedni zwycięzca nie odebrał. Więc tam dzieciakom piszcie w komentarzach życzenia, walentynkowe. A my dojeżdżamy na miejsce i tam zaczyna się już kocioł. Będziemy rozdawać prezenty i pokażemy, co tam się dzieje. Dzieciaki będą przewożone tymi jakże wspaniałymi samochodami, ale z jakże jeszcze bardziej zarąbistymi ludźmi, którzy po prostu zgłosili się sami z siebie, przyjechali i postanowili poświęcić swój czas w niedzielę, żeby pomóc dzieciakom i przede wszystkim z własnej inicjatywy nakupowali prezentów. A tak na marginesie maski, które mamy w bagażniku, to tak wartość 15 tysięcy złotych. No, żebyście nie wiedzieli, żebyście wiedzieli, że się postarałem, tak? No. Dzieciaki mają tego o tyle. I've been thinking, lately it's just me against the world.
round and round, I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now. Dojechaliśmy na myjnię. Zobaczcie, jak dostałem seksowną maseczkę od Agi. Nie jesteśmy w stanie pomieścić się z samochodami na parkingu. Tutaj myjni. Czy jesteśmy załadowani na maksa. Cały dach płaci. Myją się furmany. No kurde, jest nas bardzo dużo, tak powiem. Zabrakło miejsca. Kurde, naprawdę mega. Ja jestem w szoku i dziękuję uczestnikom na maksa. I przepraszam, żeby się tam stać. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby się tam nie musieli stać, ale niestety... No nie damy rady się pomieścić. Dobra. Trener. Siemano. Trener mi się spóźnił w mi. Tragedia, nie? Przymusową miałem, a tu akurat po słońcu jestem, przymusową przerwę miałem. Aha, dobra, wybaczamy. Musieliśmy czekać, niestety. No i spodziewałeś się takiej frekwencji, bo ja nie. Nie, ale piękne fury są, naprawdę. No, mega, mega dużo. Ua, ua. Teraz mycie i jedziemy dalej. Tak, już do domu dziecka. Moi kochani, jeszcze raz chcę wam podziękować za udział. Naprawdę mega sprawa, dzieciaki będą zachwycone. Teraz przedstawiam informacje odnośnie przejażdżek. Staramy się w obrębie ośrodka w promieniu 3 km jeździć samochodami. Postarajmy się nie zrobić żadnej głupoty. Ja was o to błagam, bo w sytuacji, gdyby cokolwiek się wydarzyło, to tak troszeczkę muszę ostudzić emocje, żeby nie przeginać. Uwierzcie, te dzieciaki będą tak zachwycone tymi samochodami, bo to naprawdę są niesamowite fury. Także nie przeginajmy, starajmy się jeździć bezpiecznie. Wiadomo, że taką tam dozą dynamiki, ale nie zróbmy nikomu krzywdy, tak? Bo to było najgorsze, co mogło się wydarzyć na takim evencie, który przygotowaliśmy. Dojeżdżając do ośrodka, tak jak mówiłem wcześniej, telefony, kamery, wszystko zostaje wyłączone ze względu na dzieciaki, na ich prywatność. Na miejscu po prostu przekazujemy nasze prezenty, spotykamy się z dzieciakami. Potem po prezentach jedziemy na przejażdżki. Wracamy z przejażdżek, będziemy mieli godzinne spotkanie z dzieciakami. Na pewno wielu z was zadawali pytania, dzieciaki są bardzo ciekawskie. Więc pewnie będą pytali, skąd te samochody i tak dalej. Na pewno spędzimy z nimi miło czas. Więc jeszcze raz, proszę o zachowanie bezpieczeństwa. Dziękuję z całego serca. Siadamy do samochodów i jedziemy, tak? Jedziemy. Dobra, to chodźcie. Witam was następnego dnia. Jak wiecie, jak wcześniej mówiłem, materiale, kamery, aparaty, wszystko off, zgodnie z zasadami. Jedziemy tam dla dzieci, a nie po to, żeby to pokazywać. I to taki będzie morał na koniec. Jeśli chciałbyś zobaczyć to, co zobaczyliśmy my, czy tak właściwie to piękno. Piękno tej sytuacji i piękno spędzonego tam czasu, to przypominam, że takie akcje, takie duże eventy organizowane są co 3 miesiące, a taki mniejsze meetupy co miesiąc. Bo to taki nasz wybrany dom dziecka w Kórniku, tam najczęściej go odwiedzamy. A teraz po szybkości, na koniec materiału opowiem wam, co tam się działo, bo naprawdę było niesamowicie. Po pierwsze przyjechaliśmy na miejsce. Już czekały nas dzieciaki, chyba nas już wcześniej słyszały. Byliśmy praktycznie punktualni, więc oni już czekali na zewnątrz. Miło nas przywitali. Ja na dzień dobry zaprosiłem wszystkich do świetlicy, przywitaliśmy się, a potem powiedzieliśmy: dzieciaki, lecimy po prezenty. Z 15 minut ładowaliśmy te prezenty do środka, do świetlicy, do największej sali. Było to niesamowite, gdy było tak dużo tych prezentów, bo okazało się, że inne samochody poprzywoziły prezenty. Jeszcze ludzie nie powiedzieli mi, że coś kupili. Tam była góra prezentów, góra. Niesamowite i piękne uczucie i piękny, przepiękny widok.
Później zabraliśmy dzieci na przejażdżki. Samochody ustawiliśmy wokół głównego domu, w kolejce. Ja zaprowadzałem dzieci od miejsca poczekalni do samochodu. Czasem były solo przejazdy, czasem były grupowe. Ogólnie wyszło tak, że dzieciaki przejechały się każdym samochodem. Praktycznie każdym. Chyba tam kilkoro nie udało się dorwać jakiegoś samochodu, ale naprawdę uwierzcie mi, że wyszło tak, że chyba może ktoś tajpera nie zaliczył coś, bo tajperem mało kto jeździł. No bo wiadomo, że ja puszczam dzieciaki, zajmowałem się bezpieczeństwem, żeby zapakować te dzieci odpowiednio i pamiętać, kto czym jechał, żeby nie jechał dwa razy, żeby każdą furę sprawdzili. Najbardziej jarali się Brabusem, Taycanem. Agatka w szczególności Taycana polubiła i przekonała się. Agatko, wiem, że byłaś bardzo nieśmiała, ale z całego serca ci dziękuję, że udało nam się ciebie przekonać, bo gdyby nam się nie udało, to serce mi pękło. A chcę ci powiedzieć, kochana Agatko, że się wstydziłaś, nie chciałaś wsiadać, pojechałaś, mam nadzieję, że świetnie bawiłaś i moje serce urosło. To bym dałbym drugą rączkę, trzymam kamerę. Pum, tak mi serduszko urosło. Dziękuję, Agatko. Agatka, taka bardzo nieśmiała dziewczynka. Super dziewucha. Tak samo reszta dzieciaków. Wspaniali, przewspaniali. Mega się bawili. Ogólnie przejazdy trwały 2 godziny. Przez 2 godziny ja w samej bluzie latałem. Nasi kierowcy dzielni, cały czas przejazdy. Fiu, fiu, ogień, ogień, bez przerwy. Tam nie było stop. Po 2 godzinach, kiedy skończyliśmy przejazdy, kiedy dzieciaki też już miały dość, ja to już tak o... Stała się moim zdaniem najpiękniejsza rzecz. Dlatego zapraszam z całej Polski ludzi. Wszystkie z reguły informacje podawane są albo na moim Instagramie, albo na Instagramie Nocnych Lotów, jeżeli chodzi o wyjazdy do domu dziecka i te eventy, bo jakby my, Nocne Loty, no i ja, Sasza, BV Emil, organizujemy takie wyjazdy na zmianę w zależności od sytuacji i tam na bieżąco tym informujemy. Ale teraz najważniejsza rzecz, najważniejsza, to było najpiękniejsze, co się wydarzyło. Ja zebrałem specjalnie wszystkich do świetlicy i wiedziałem, że przyjechało bardzo wiele wyjątkowych gości z nami, tak? No w końcu te samochody skądś muszą mieć, więc jakieś doświadczenie życiowe, wiedzę posiadają. Stwierdziłem, że każdego po cichaczu dopytałem, kto co robi. Czym ty się zajmujesz? Siłownią, ty czym? Produkcją, ty handlem, tu kosmetykami, tu piłką nożną, tu wyciskaniem na sztangę. Mieliśmy mistrza świata wyciskania na sztangę. Mieliśmy niesamowitych przedsiębiorców i bardzo kreatywne osoby. Na tunerów, przede wszystkim no Błażeja, organizatora takich mega eventów, Żaka, który opowiedział o detailingu. I tak powybierałem każdego i powybierałem dzieciaki. I ustawiłem krzesełka dla każdego z naszych ten. Nie wiedzieli nasi uczestnicy, którzy przyjechali ze mną, co będzie się działo. I dla każdego po 2 dzieci. Na początku tak wszyscy nieśmiało, tak dalej, dzieciaki nieśmiałe pytania. Wszystkich poustawiałem, każdy miał jakby swojego opiekuna i każdy opiekun miał swoje dzieciaki. Usiadłem tak pod ścianą, taki mega zmęczony. Spojrzałem na to. I to jest też piękne po prostu. Po prostu zrobiło się gwarno. Głośno, po prostu każdy z tymi dzieciakami zaczął rozmawiać, nawet osoby nieśmiałe. Po prostu było tam na przykład właściciel Brabusa, taki wiecie, że on tam zbytnio, no nie wie co mu opowiadać i tak dalej. Specjalnie takie 2 dziewczynki zakochane w nim zabrałem do niego na początku tak nieśmiało, a potem tak się rozgadał, że nie mógł przestać. Wszyscy gadali. Jakbyś wszedł do tej sali, jakbyś wszedł do karczmy. Po prostu głośno, wszyscy gadają, wszyscy się śmieją, trwało to co najmniej z godzinę. Ja po prostu siedziałem, to było niesamowite uczucie. Wiem, że może tego nie rozumiecie, dlatego zachęcam, żebyście pomagali. Ja mam straszny do tego sentyment, wiem, że takie spotkania, to nie to, żeby raz pojechać, tylko częściej, bo... No niesamowite emocje stąd wyciągasz. I pamiętam, że ten moment, jak wiecie, zorganizowałem to tak dalej, jak było tak głośno. Wszyscy rozmawiali tak, ja po prostu pod tą ścianą, to... Jest to uczucie nie do opisania, jest to piękne uczucie. Potem wiadomo, zostaliśmy tam bardzo długo, tak naprawdę mieliśmy wrócić o 15, wróciliśmy o 18.30 albo 19 z wielkim uśmiechem na twarzy. Dzieciaki, pozdrawiam was z całego serducha, widzimy się za 2 miesiące, będą kolejne super sprawy, coś wymyślimy dla was, więc się szykujcie, wiem, że oglądacie. Też chcę podziękować innemu chłopakowi, bo wiadomo, dzieciaki, kocham was wszystkich tak samo, uwielbiam, tak? Tylko z waszymi kolegami było takich 2 nieprzekonanych. Ja się bardzo cieszę, że większość grupy się przekonała do mnie na dzień dobry, ale był taki chłopak, który, wiesz, do ciebie mówię, który nigdy do mnie nie był przekonany. Zawsze nie chciał wsiąść do samochodu, ale bardzo kulturalny. Za każdym mówił nie dziękuję. Za każdym razem, jak przyjeżdżałem, to próbowałem go gdzieś tam go upchnąć, chodź. No i tam trochę z nim pogadałem, też takie, tam była sprawa taka do wyjaśnienia, tam pogadali, super wszystko wyszło i na końcu, gdy wyjeżdżałem, ten chłopak podszedł, podziękował i ogólnie no, przełamał się do mnie, więc uwierz mi, przyjacielu, młody, to było dla mnie piękne, że postanowiłeś być pierwszy raz dla mnie miłym. Serdecznie cię pozdrawiam. I druga osoba,
która też wielką radość mi sprawiła, to jest Agatka. Agatka jest bardzo nieśmiała, to jest bardzo malutka dziewczynka. Toki, słodzioczek, prypeć, ale bardzo, to bardzo wstydliwa, kocha zwierzątka, ale bardzo jest nieufna do ludzi. I strasznie się bała, na szczęście mieliśmy naszego przewspaniałego, dwujęzycznego wujaszka w Tesli. I razem z nim udało nam się przekonać dziewczynkę, żeby wsiadła do Tesli. Nawet mieliśmy, uwaga, dla małych dzieci, specjalny fotelik w Tesli. Wsiadła, pojechała z opiekunką. Zadowolona wróciła. Agatko, dziękuję za twoją odwagę. Dla mnie jesteś najsilniejsza tam. Ogólnie dzieciaki, widzimy się za 2 miesiące i przygotuję coś naprawdę dla was niesamowitego. To było super, wiem, że wam się podobało, bo jeszcze nigdy nie udało mi się tyle samochodów ogarnąć. Dziękuję wszystkim uczestnikom. To było piękne, ale za 2 miesiące przygotuję coś naprawdę super i czekajcie, bo to jest przynajmniej w tym, co robię, jest sens i wiecie, że to uwielbiam. Ach, dobra, już więcej nie mogę. Na koniec tylko podziękuję, dzieciaki, uwielbiam was. Wiecie, że jesteście takimi moimi perełkami. Proszę, bądźcie grzeczne. Wiecie, o co mi chodzi. Bądźcie grzeczne, ja was to proszę, bo mi serce zamiecie. Wiecie, te inne guzy, do których mówię. Bądźcie grzeczni. No, ja was mega wierzę. I chcę podziękować wszystkim, którzy przyjechali i pomogli mi to zorganizować. Wszyscy jesteście zaproszeni na kolejny event oczywiście i najważniejsze, co dostałem, to jest najważniejsze. To jest oczywiście dla wszystkich nas, no zostało mnie tak. Dostałem ręcznie wykonane serduszko. Coś pięknego i dostałem oczywiście kartę z życzeniami. Jest tutaj w środku, ale to tak już... Tam rozumiem, miłe życzenia dla wszystkich i w tej karcie już nie chcę przedłużać. To jest na właśnie półce chwały. To jest półka chwały. No takie właśnie rzeczy. Dzieciaki, dziękuję, widzimy się za 2 miesiące. Jesteście, uwierzcie, że jesteście dla mnie tacy. Trzymajcie się, cześć.